Ciałem Czołem, kromka zresztą, witajcie moje mili w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać ulubiony mój tryb. Chyba tak na dobrą sprawę ulubiony i najprzyjemniejszy dla mnie przynajmniej, czyli eskadrę. Tak jest, eskadrę, w której to latamy myśliwcami zarówno ze strony rebeliantów, jak i ze strony imperium i po prostu staramy się rozwalić wszystkich. W pył. Co do samego gameplayu, moi drodzy, to polega on na tym, że jest to taki deathmatch, w którym może brać udział maksimum 20 zawodników, czyli po 10 z każdej ze stron i jeszcze ponadto oczywiście mamy tutaj myśliwce sterowane przez sztuczną Inteligencję. Jaki był tego cel? No, wydaje mi się, że cel jest oczywiście bardzo prosty w dodaniu takiej sztucznej inteligencji do gry, do tego trybu multiplayer. Podobny zabieg był też w Titanfallu, czyli przede wszystkim sprawienie, aby te wszystkie pojedynki w powietrzu były jeszcze bardziej filmowe, aby wydawało się, że jest naprawdę sporo graczy, aby była bardzo wartka i żwawa akcja. No i też, aby może ci troszkę słabsi gracze również robili dobre wyniki i po prostu mieli satysfakcję i przyjemność płynącą z rozgrywki, w tym właśnie Rybie. Oczywiście cała rozgrywka w Eskadrze jest bardzo arkadowa. Całe to latanie polega praktycznie na powtarzaniu paru rzeczy i no, trzeba jednak mieć też troszeczkę szczęścia, aby zrobić fajny wynik, bo tutaj niewątpliwie faktor tego skilla i umiejętności w unikaniu celowaniu jest sprowadzony do minimum, ponieważ celowanie polega na tym, że w przypadku konsoli przyciskamy L2 i wtedy automatycznie w tym przypadku ten X-Wing namierza wroga i po prostu wystarczy później strzelać R2, tak, aby w niego trafiać. Jest jedna fajna opcja, która tutaj sprawia, że faktycznie szybciej można zabijać wrogie jednostki, czyli zwalnianie. W przypadku konsoli dzieje się to lewą gałką L2. I po prostu tak jak w tym momencie widzicie, w momencie, w którym zwalniam, to mój, moje działko, mój, mój ten blaster zamontowany w X-Wingu zadaje zdecydowanie większe obrażenia. I teraz moi drodzy parę może nie takich przyjemnych i fajnych rzeczy. Po pierwsze ten tryb moim zdaniem jest troszkę niezbalansowany przez fakt, że myśliwce rebeliantów, czyli X-Wingi i A-Wingi są mocniejsze zdecydowanie niż myśliwce Imperium, czyli A-Wingi, czyli przechwytujące taj i myśliwce taj. Wynika to przede wszystkim z tego faktu, że X-Wingi posiadają tarczę. Tarczę, która uniemożliwia wrogim myśliwcom zadanie jakichkolwiek obrażeń i te X-Wingi i A-Wingi są po prostu szybsze i troszkę zwinniejsze. Także bardzo ciężko czasem wykręcić fajny wynik po stronie Imperium, latając przechwytującymi krawatami i myśliwcami krawatowymi. Taki żarcik mi się wyostrzył. Co nie zmienia faktu, że tak jak mówię, no, tryb jest bardzo przyjemny. Lata się w tym bardzo arkadowo, ale jest niesamowita satysfakcja z każdego ubitego przeciwnika, czy chociażby byłby on komputerowym przeciwnikiem, czy faktycznie jest to człowiek, który gdzieś tam sobie zasiada i lata tak samo jak my. Co do jakichś takich taktyk, które mógłbym Wam tutaj przekazać, i co do tego, jak ja starałem się grać w eskadrę, to muszę Wam powiedzieć, że na samym początku miałem wielkie problemy z tym, aby okiełznać latanie. Tym jetem, czy to po jednej, jak i po drugiej stronie, jedną gałką, bo tutaj całość sterowania spoczywa na prawej gałce. Mówię tu oczywiście w przypadku konsolowym, bo nie wiem, jak to jest na PC. -cie. W Battlefield 4 troszkę latałem tymi myśliwcami, nie byłem wyśmienity, ale zdawałem sobie sprawę, jak się powinno latać że należy oczywiście kontrolować prędkość że tam lata się dwoma gałkami. I to bardzo mi przeszkadzało na samym początku, aby ogarnąć po prostu to skręcanie prawą gałką w lewo, w prawo, do góry, na dół. Bo w Battlefield 4 robiło się to po prostu mm, gałkami dwiema. Jeszcze jedna opcja, którą przed chwilą widzieliście. Oczywiście każdy z tych myśliwców zarówno po jednej, jak i drugiej stronie posiada różnego rodzaju umiejętności, czyli uniki, które sprawiają, że w momencie, w którym jesteśmy trafiani albo jesteśmy namierzani i już leci rakieta, to wystarczy nacisnąć krzyżak w górę, w lewo albo w prawo i wtedy robimy albo taki korkociąg, albo po prostu unik w lewo bądź też w prawo analogicznie do tego co mówię. Także moi drodzy, tak jak już mówiłem, miałem spore trudności z tym, aby to wszystko ogarnąć, ale po paru rundach powiem wam szczerze, że szczególnie po stronie oczywiście rebeliantów, bo to wydaje się być oczywistym ze względu na to, że jednak te, te myśliwce są zdecydowanie lepsze no robiło się całkiem niezłe wyniki. W tym momencie widzicie jak latam niewolnikiem 1, tak? Czyli slave 1, tak to się nazywa. W grze takie nosi ta, taką nosi nazwę i jest to, jest to pojazd, w który można wejść podnosząc token herosa, tak? Jak w normalnym Trybach gry mamy tokeny Herosów i możemy wejść y, na przykład w ciało Boba Fetta, e, Boba, Fety, Boba Feta, e, czy chociażby Hana Solo. Tak w przypadku eskadry, gdy podniesiemy taki, to, taki token, to możemy być albo tym slave 1, a, tym slajem 1, albo e, sokołem, który tam lata i do którego strzelam, którego cały czas. Ostrzeliwuje. Niewątpliwym plusem tych tokenów Herosowych, czyli Sokoła Millenium i Slave 1, jest to, że są one praktycznie niezniszczalne. Jak zauważyliście na pewno, każdy z nich posiada inne umiejętności. W prawym dolnym rogu możecie to zauważyć. W przypadku Slave 1 jest to na przykład zakłócacz. Są to jakieś wyrzutnie, podobne do tych, jakie mamy w przypadku normalnych, zwykłych myśliwców. W przypadku Sokoła. Jest to praktycznie to samo co posiadają zwykłe myśliwce, bo poza normalnymi działkami ma on również ochronę, którą widzicie, że czasem tutaj mój przeciwnik załącza i wtedy po prostu nie zadaje mu żadnych obrażeń. Jednak latając, którymś z tych bohaterów w powietrzu nabija się kolosalne liczby punktów. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie na końcu, czy to będzie pokazane, ale chyba tym slajwem nabiłem 12 tysięcy tylko i wyłącznie po to, tylko i wyłącznie z tego powodu, że skupiałem się na tym drugim herosie. I moim zdaniem taka jest główna rola przynajmniej tych herosów w momencie, gdy one obydwa znajdują się na polu bitwy. Tak na dobrą sprawę jest bardzo ciężko zniszczyć zwykłym myśliwcom takiego slajwa jeden czy okoła milenium, co zresztą możecie tutaj zauważyć. Po prostu latanie tymi Herosami polega na tym, że w odpowiednich momentach spamujemy tymi umiejętnościami pasywnymi, które w przypadku Slave'a 1 polegają na tym, że nie można nas e, oznaczyć. Tak? Czyli w momencie, w którym ktoś nas widzi, naciska L2 i chce w nas strzelać, to kiedy przycisnę trójkącik na padzie, to w tym momencie on nie może w nas, e, nie może zakotwiczyć swojego celownika na naszym pojeździe. Co sprawia, że praktycznie nie może zadawać nam żadnych obrażeń, chyba że celuje i strzela po prostu bez przycelowania. Także to jest taki easy mode w tym momencie, i za każdym razem praktycznie, kiedy spotykałem się ze znajomymi czy z innymi graczami na polu bitwy, to te osoby, które miały właśnie w posiadaniu te tokeny herosów, były zawsze na pierwszych miejscach właśnie przez to, że robiły no, niesamowite wyniki punktowe, plus oczywiście miały również bardzo dobre KD Ratio. W tym momencie oczywiście latam tutaj Sokołem Millenium. i możecie zauważyć, że on praktycznie w prawym dolnym rogu posiada takie same zdolności jak zwykłe, e, zwykłe myśliwce po jego stronie, ale jest, no, jest po prostu czołgiem, jest niezniszczalnym tankiem, który e, oczywiście również w połączeniu z tym zwalnianiem w momencie, kiedy strzelamy daje naprawdę ogromne, ogromne Obrażenia. Szkoda troszkę, że faktycznie ta jedna ze stron moim zdaniem posiada słabsze te myśliwce. Oczywiście, wiadomo chyba, że X-Wingi są najlepszymi myśliwcami w galaktyce. Tak jak to paru z was mi już napisało i mnie uświadomiło w tym, no ale jednak wydaje mi się, że przynajmniej powinny mieć możliwość te myśliwce. Taj i przechwytujące taj, aby posiadać również tą, tą obronę, no, obronę aktywną, tą tarczę, która po prostu uniemożliwia nacelowywanie ich. Co nie zmienia faktu, że jest to tryb, w którym bawię się najlepiej, najprzyjemniej. I po prostu mam taki syndrom, grając w eskadrę, że jeszcze jedna rundka, jeszcze troszkę, a za chwilkę, może pogramy sobie w inne tryby później. Także jak najbardziej Wam polecam wypróbowanie. Nawet jeśli nie lubicie za bardzo myśliwców, bo ja też nie lubiłem, ale przekonałem się i naprawdę bawię się wyśmienicie. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa Pa!